Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W ostatnim już odcinku zagrajmy w Maxa Payne 2. To już ostatni raz, kiedy widzimy się w Maxie Payne 2, już nie będzie żadnych dodatkowych materiałów, żadnych arenek, bo nie są taką częścią, którą można przejść od A do Z. To jest po prostu niekończące się napierdalanie, coś w stylu Binding of Isaac, że możecie to repetować, aż będziecie mieli lepszy wynik, lepsze combo i tak dalej, no. A więc przejdźmy do tego. I welcomed it. Ej, coś się zbagowało. Ej, co jest grane? Everything was clear again. No more ambiguities, no more questions. Czemu to brzmi jakbym zdech? No gun when you need one. Ej, zjebał się, bo on teraz powinien być na dole i kopać Maxa. One last thing left to do. I was compelled to give Vlad his gun back. Ej, co jest grane? I co, i teraz jak mnie kopnie, będzie dźwięk, czy nie będzie? Nie, no nie będzie. No to się odjebało. No i teraz właśnie powinien powiedzieć. Ciekawe, czy mu się w ogóle usta będą ruszać, przyjrzyjmy się. Czy on to musiał sobie jakoś, nie wiem, dopowiadać? Ja nie wiem, co się stało. Ciężkie tematy. Nie wiem. We can still kiss and make up, Max. It's good that the women are out of the way. They only complicate matters. Take cover. Keeping of course. Dobra, oni są wyjebani. Przerwa w życiorysie. Teraz wracamy do pani Kruma. Bez paniki. Tutaj, kiedy widzieliście akcję z trailera Max Żałość 2, kiedy te dziwne rzeczy były poucinane, ja już zdążyłem sobie z tym poradzić. Ech, jest progres, nie ma co. Może otworzyć. Niestety nie wskoczymy do tamtego miejsca. Bym wam pokazał, co się dzieje. Ale trudno, no. Zaraz. On miał wyjście z tej strony? Przecież wyjechał z przeciwnej i powinny być właśnie gdzieś tam drzwi. Co jest grane? Dobra, przyjmijmy, że coś się nie dojebało. A teraz już na profesjonalnie, bez głupich żartów, kończymy to, zagrajmy wy. Jak pro. Ej, no podniosłem drugiego digla, powinienem mieć dwa digle. Co jest? Dobra, pora uciekać. Powinienem umrzeć w tym momencie, no ale jednak... Serio, cały czas w pudło trafiałem? Jaki to był bezsens. Dobra, zobaczmy cutscenkę, może teraz będzie normalnie. I felt the rise of that old familiar feeling. I hated it. I welcomed it. Boom! I teraz wszystko jest normalnie, tak jak powinno być. Mona sobie leży. Wooden is dead. No more ambiguities, no more questions. Tak to powinno wyglądać, w końcu. A, dostałem kopniaka. Były dźwięki, w końcu. O! Desert e agle Vlada. One last thing left to do. I was compelled to give Vlad his gun back. One bullet at a time. He's behind me! Hold him off! And give me a gun! Dam radę? Nie dam rady. Rozumiem, że tam już jest insta-kill, no szkoda. Bo chcę naprawdę zrobić tę sztuczkę z brońmi i się dostać. To, że dam radę jakoś podpuścić typa, żeby tu podszedł. Dobrze? Tak, właśnie tego chcę. Chodź tu. Idealnie. Dobra. To co, próbujemy? Dam radę, wierzcie we mnie. Mona tam na mnie czeka.
Błagam, Mono. Wytrzymaj chwileczkę. O, udało się. A co lepsze, niby Wooden nie miał żadnych tych, ale gra potrafi wygenerować krew, jak się postrzeli, nie? No to skoro wziął dwustrzałem gościa jedną, to czemu nagle z Woodena krew nie poleciała, nie wiem. Silnik gry przecież domaga, może on miał kamizelkę i udawał, że się wyjebał. Że ten wózek jest jakiś niematerialny. Pani Krum powinien być z tej strony, nie? Ale on wybucha i pojawia się bodajże gdzieś... Gdzieś, zaraz wam powiem. Tam, nie? On jest ustawiony bokiem, więc te drzwi powinny być gdzieś tu. Ale, okej. A co do Mony, no to zobaczcie. Mona jest sztywna jak nic, więc... O, a ja nie mam amunicji. Ale dobra. Powinienem dać sobie radę. Proszę, do pani Kruma. Otwieram wam drzwi. Żartowałem. Żartowałem, nie otwieram wam pani Kruma. Brudasy głupie. Co tam się stało mi, powiedzcie, ziomeczki drogie? Oj, oj. Upadłeś. Ingram się nawet trafił. No, no. Wy nawet już nie próbowaliście biec. Rip. Na całe szczęście mogę tak celować z Ingrama i gościa trafić. To ma sens. What? Dobra, eksplozje zaczną się za mną dziać i to tak poważnie. To będzie Vlad, wróci do dupy Vlad. Bardzo mi się podobają. Na skróty sobie przejdę, zanim się wszystko zawali mi na mordę. Przestań się chować, brudasie. Myślisz, że co, że nie wiem, że tu jesteś? Ostatnią misję ogrywałem tyle. Patrzcie, będą cwani rzucą we mnie granatem. Ej, nie rzuciliście granatem, co jest grane? Zawsze rzucali. Dobra, chyba się wszystko uspokoiło, to sobie mogę zejść. Nie wiem, co tutaj będę chciał jeszcze szukać. Nieważne, nie mogę. Po prostu było za cicho, nie słyszałem ognia i myślałem, że już się uspokoiło. Wiecie, lepsza pogoda, te sprawy. Mam granat? Nie mam, szkoda. A nieważne, on i tak sam do mnie wyjdzie. Twój kolega też taki mądry będzie? Nie, on będzie się chował. What the fuck, Max? What the fuck is wrong with you, Max? No. Why don't you just die? Nie wiem. You're miserable all the time. Afraid to enjoy yourself even a little. Face it, you might as well be dead already. Do yourself a favor. Give up. No a co ja niby robię? Hey. Oj, nie chcę ci tam wchodzić. Tylko muszę zlokalizować jedno pudełko, które eksploduje. Lecicie do piekła. Siema, co tam? Ale syf, ale burdel, ile amunicji w różnych miejscach. Sneakies. Dla painkillerów to nawet ja nie utargam. Zgadnijcie, czy ja będzie wiadomość. Story. I'm coming to kill you, old man. You really know how to piss me off. You know, would it have killed you to say thank you for once in your life? To say, Vlad, my son. Can I call you my son? Because I sure do love you like one. Vlad, my son. You are a true. Ja pierdolę, jaki jebany, zadufany w sobie dureń. Wait. It is going to kill you. I'm done doing your dirty.
I pytanie, czy Vlad naprawdę był takim chujem? Dobra, no przyjmijmy, że... Dlaczego to mówiło, skoro było wyłączone? No, tam wyjebane w Kirę Silver, nie chciałem nawet jej słuchać, jak ona będzie mówiła, że znowu Max Payne jakąś krucjatę odpierdziela. Ja tylko bym krucjaty robił i zabijał ludzi, najlepiej. Zamorduję każdego. Keep wheelchairs and beds clear of the door. Dobra, postaram się. Jeszcze mamy dwa wolne zapisy na całe szczęście. To jeden. A dwa. Jeszcze będzie tu u góry jeden. No i do widzenia. To możemy, jak Wooden, sobie pooglądać, co on tutaj miał. I senatorów Gate'ów, Jima Bravure. No nieźle, nieźle starcze. A i tego nie idzie rozwalić. O kurczę, ale ty painkillersów to widzę tutaj nadużywałeś, ziomek. Ja pierdolę, ty te... O, drugi wózek. I patrzcie, ten akurat jest jakimś takim, wiecie, nieruchomym wózkiem. Tamten był prześwitujący, no ale dobra, ja nie oceniam, nie? Ty pierdalej. Twoją starą, kurwa. Dobra. Błagam, no nie teraz. Jasny gwint. Wiedziałem, że ostatni odcinek nie obejdzie się bez jakiejś kurwa wpadki. Ktoś musiał zadzwonić. Sprawdzisz pociąg? Nie, nie, nie sprawdzę, nie mogę, kurwa. Władimir Lem czeka na śmierć. Pójdź do dupy, Lemi. I teraz jadę, jak jebany inwalidę. Wypierdalaj sobie tam na górę. O, idealnie. Nie no, kurczę, proszę cię, Damian. Nie zabijaj mnie. Proszę cię, no nie rób. Mógłbym sobie zejść po painkillersy, ale jestem strasznie leniwy. I to jest zamknięte, nie? Spokojnie. Za chwilę będzie otwarte. Boom. Don't worry, Max. I haven't forgotten you. Rzuci ogień i zobaczcie, co się stanie. Magicznie szafka się przesunie. Tutaj. Kurde, serio? Amunicję do karabinu. Tam już... A nie, ja mam wszystko praktycznie wymaksowane. No jedź, proszę cię. No jedź, co jest? No jeszcze mnie zajebie, frajer. To fajnie. Ja ogólnie nie mam już KP, ani nic. Dobra, pierdolę, to ja sobie pójdę po te painkillersy. Niech ten wózek zjedzie tu na dół z powrotem. Wychiluję na maksa. Powciągam to, co Wooden mi pozostawiał tutaj. Że tak się nie da grać. No ludzie, wszystko ma swoje granice. Ja wam tu chciałem pokazać jakieś sekrety fajne. Dobra, jedziemy do góry. Rozumiem, że nie mogę trzymać się tej poręczy, nie? No nie mogę, szkoda. Pierdolę, myślę, że się zbagowało już kompletnie. Ale swoją drogą, to jest akurat ciekawostka, że tutaj pojawi się po prawej jakaś magicznie cała nowa skrzyneczka z bronią, która wygląda dokładnie jak ta. Więc ona się przesunie stąd, otworzy się i macie tam w pizdu amunicji, gdyby wam się jakimś cudem skończyła. Ale pokój tuż przed tym miejscem jest zapełniony całą amunicją, więc wątpię. Ale smaczek, wiedza, coś się może wam przydać, nie? Dobra, już widzieliśmy, jak tu będzie ta piękna scenka z tym. Teraz przebijamy.
Tak. You fuck. Tak, Vladziu. Have no fear, Vlad jest najprostszym bossem w grze. Have no fear, Vlad is wrecked. No nie, no serio. Przeniknąłem przez ścianę. Ale dobra, będziecie mogli sobie drugi raz zobaczyć, jakie to jest zjebane. Ja pierdolę, jaka ta gra jest zbugowana. Jest koszmar. Jebany Władimir Dżem bagujący gry. Dobra, już pierdolę, nawet po te painkillery nie idę, bo się po prostu nie opłaca najzwyczajniej w świecie. Wszystko, czego potrzebuję, mam przy sobie. Idziemy, odpalamy tę cutscenkę. Everything alright down there? Tak, alright, frajerze, zajebiście. Tak. Tak. Chcę sobie tak zagrać, wiesz? Zaraz rzuci dynamitem w moją stronę, ja go wyjebię z tego, więc dynamit mi nic nie zrobi. I teraz musimy tylko poczekać, aż on się wychyli. Żadnych jakichś nagłych, dziwnych ruchów. Zabiję go z kawa, chyba jest ruskim. Tak, dokładnie tak myślałem. Ciężki boss, aaa, finałowy boss był ciężki. Zgliczowany. Całe playthrough było zgliczowane. I teraz upadnie jak szmata. Jak to w ogóle wygląda, jak on tak spada słabo. I to już koniec tej pięknej serii. To był ostatni odcineczek. Zobaczcie, w ogóle włączyłem swój mikrofon. Tak, jest włączony. Dobra, bo spanikowałem. The past is a gaping hole. Your only chance is to turn around and face it. But it's like kissing the lips of your dead love. Darkness waiting in the hole of your mouth. It was almost morning, waking up from the American dream. Suffer, to die for the things we care about, for love, for the right choices. Because of her, I had solved the case, my case, all of it. Niestety ja zastrzeliłem ją, jakby nie było, rozpierdoliłem jej zwłoki. Is it worth it? Saying that it never is would be a lie. Sometimes you get lucky. Sometimes something good comes out of it, something you know you wouldn't deserve in a million years. Mimo to, że ją postrzeliłem, wyszła na taką idiotkę. God. I turned out to be such a damsel in distress. Something that gives you a reason to go on. NYPD, freeze. Easy. Don't move. Dlaczego Mony nie ma w trzeciej części? Skoro pod sam koniec ona kurwa żyje. Nie wiem. Max Payne skończył się na jedynce i dwójce. She was dead, but it was all right. No, koniec. Late goodbye, Doreja Sraj. No już nie możemy wznowić gry. No i nic teoretycznie już mi więcej nie zostało. Dzięki za oglądanie i bywajcie.